Przedstaw poniższe dane na wykresie pudełkowym z wąsami. Przy wyznaczaniu kwartyli nie bierz pod uwagę mediany. No to zobaczmy, co tu się da zrobić. Mamy tu jakieś liczby. Jeżeli to pomoże, przeciągnij myszą liczby i ustaw je w innej kolejności. Oczywiście, że pomoże, bo na pewno chcemy te liczby uporządkować. Kolejność nie ma znaczenia przy sprawdzaniu odpowiedzi. To jest ćwiczenie ze strony Khan Academy. Zachęcam Was do korzystania z ćwiczeń na Khan Academy, bo trening czyni mistrza. A na Khan Academy mamy 150 tysięcy ćwiczeń. Możecie trenować woli. Uporządkujmy te dane, żebyśmy mogli znaleźć rozstęp całego zbioru danych. Jaka liczba jest najmniejsza, a jaka największa? Tu mamy siódemkę. Potem mamy ósemki. Trzy ósemki. Jest też parę dziewiątek. Aż cztery dziewiątki. I trzynastka jest największa. No i gotowe. I najmniejsza nasza liczba to 7, i do tego właśnie przydają się wąsy: pokazują rozstęp całego naszego zbioru danych. Najmniejsza liczba to 7, a największa to 13. Mamy rozstęp. Zaznaczmy teraz na wykresie medianę. Jak już będziemy znali medianę i przesuniemy w odpowiednie miejsce tę środkową linię, Potem umieścimy w odpowiednich miejscach brzegi pudełka, to cały prostokąt ułoży nam się w odpowiedni obraz. Będzie wtedy widać środkowe dwie ćwiartki naszych liczb, całego naszego zbioru danych czyli dwa środkowe kwartyle. Będzie widać przynajmniej z grubsza, bo dokładność tych obliczeń zależy od tego, jak się ułożą pewne liczby w trakcie obliczeń. Ta środkowa liczba to mediana całego naszego zbioru danych. Mediana to po prostu wartość środkowa. Jeżeli dane uszeregujemy rosnąco lub malejąco, to mediana leży w środku tego szeregu. Mamy tu 11 liczb, czyli środkowa będzie miała 5 liczb po każdej stronie, czyli to będzie ta dziewiątka. Gdybyśmy mieli 10 liczb, czyli parzystą liczbę liczb, to byłyby wtedy dwie liczby środkowe. I wtedy, żeby wyznaczyć medianę, musielibyśmy obliczyć średnią z tych dwóch liczb. Jeżeli trochę Wam się miesza z tym obliczaniem mediany z parzystej albo nieparzystej liczby danych, to obejrzyjcie film na Khan Academy o medianie. Tam jest wszystko szczegółowo omówione. Tutaj mamy 11 liczb, czyli mediana to ta liczba w środku. Oprócz niej jest w szeregu 5 liczb większych i 5 liczb mniejszych. Czyli to jest ta dziewiątka. Środkowa kreska pudełka ląduje w dziewiątce. Teraz musimy określić, jaka liczba jest medianą tej dolnej części. Tu jest powiedziane, że mamy nie brać pod uwagę mediany przy wyznaczaniu kwartyli. Tu jest mediana. Zignorujemy ją teraz i przyjrzymy się wszystkim liczbom poniżej mediany. Ta dziewiątka: 8, 8, 8 i 7. Czyli mamy 5 liczb, jaka jest ich mediana? Mediana to liczba leżąca w środku, czyli ta ósemka. Czyli początek drugiego kwartyla, ta linia leży nad liczbą 8. To samo zrobimy teraz z trzecim kwartylem, to jest mediana całego zbioru danych. Pomijamy ją i patrzymy na wszystkie liczby powyżej, na górną połowę zbioru danych. Mamy tu 5 uporządkowanych liczb, więc mediana, liczba środkowa, to ta dziesiątka. To jest granica pomiędzy trzecim i czwartym kwartylem. No i zrobione zbudowaliśmy wykres pudełkowy z wąsami.